Witam Państwa ponownie. Dzisiaj się odbył Kongres Mediów Niezależnych. Ten kongres stał się instytucją stałą dzisiaj, czyli będzie funkcjonował na co dzień. I on próbuje różne przedsięwzięcia medialne, trochę na wzór Izby Gospodarczej, ale bez tych różnych wymogów formalnych, ponieważ przedsięwzięcia medialne, głównie w internecie, najczęściej nie mają osobowości prawnej, nie chcą mieć tej osobowości prawnej, są różnej wielkości, różne zasięg oddziaływania mają. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja w tym świecie nowych mediów, tak to nazwijmy, jest na tyle interesująca, bo technika stoi po stronie wolności słowa. Technika, proszę Państwa, w przeciwieństwie do wielu władz państwowych i do wielu władz w naszym kraju, stoi po stronie wolności słowa i to jest nasza nadzieja. Po drugie, ten świat mediów poza głównonurtowych się rozwija. Myślę, że główną wartością dzisiejszego panelu będzie jakby zapoznanie się z zasięgiem tego świata i z problemami tego świata i z jego poszczególnymi dziedzinami. Dlatego nasz panel nie będzie miał charakteru dyskusyjnego, ale raczej prezentacyjno-informacyjny charakter. I proponowałbym, żebyśmy w tej kolejności, jak siedzimy, zabierali głos, czyli od pana Targalskiego, począwszy. Nie ode mnie, ja na końcu. To musiście przeciąć, tak? W razie panie ministra, dobrze. Ale bo to się tam jedzie. Ustaliliśmy tak, żeby była tematyka logicznie. Nie, tutaj są wymogi techniczne. Ta technika rządzi nami, powiedziałem, na szczęście jest po stronie. Na szczęście jest po stronie wolności słowa technika. Ale w Bermudzie, dobrze. Proszę Państwa, niestety okazało się, że Pan robi się dyskusyjny, a miał być zupełnie inny. Zacznijmy w takim razie od Mateusza Duszyńskiego, ale może ja przedstawię najpierw panelistów. Pani Ewa Stankiewicz. Pan Mateusz Jędruszyński, telewizja internetowa, Razem TV. Pan Krzysztof Karnkowski, zwany, czy pod kryptonimem Budyń 78. Czyli klasyczny bloger, tak, panie Krzysztofie. O tym już mówiłem, Marek Dyptuła, radio internetowe, poprawne radio. Jerzy Targalski, specjalista od służb specjalnych, manipulacji, dezinformacji, czyli jak najbardziej wskazany, jeżeli chodzi o temat medialny. Zacznijmy od Mateusza. Najpierw prośba do Was wszystkich, żebyście zaprezentowali obszary, te nowe obszary, w których działacie, żebyście poza tą prezentacją powiedzieli też o problemach, na jakie się natykacie, czy o sprawach, które Waszym zdaniem powinny być w pierwszej kolejności załatwione, jeśli chodzi o przestrzeń medialną. Po to, żebyście mogli po prostu działać z pożytkiem dla Polski, dla Polaków. Bardzo proszę, Mateusz. Krzysztofie, pierwsza sprawa. Przepraszam, jeszcze macie po 8-9 minut na tą wstępną prezentację. Pierwsze moje pytanie, czyli co trzeba zrobić, żebyśmy się znaleźli w tej przestrzeni? No, my już to zrobiliśmy dzisiaj. Nie trzeba czekać na nic, nie trzeba prosić nikogo o łaskę, wystarczy się zebrać i policzyć. I to jest odpowiedź mało techniczna, natomiast chcę się z Państwem podzielić tą radością. Dzisiaj około, nie wiem, 100-50 osób, przedstawicieli mediów w zasadzie z każdego zakątka tej wolności, którą w tych mediach mamy. Zebrało się i razem zrobiło coś niesamowitego. Bo przecież no, nie oszukujmy się, my nie jesteśmy jednego zdania we wszystkich sprawach, ale potrafimy
Teraz jeśli chodzi o meritum, czyli o kwestie, powiedziałbym, techniczne, ale nie tylko, bo kwestie ekonomiczne, ekonomia również tam sprzyja. Ja chciałbym powiedzieć Państwu troszeczkę o telewizji internetowej, bo taką telewizję rzeczywiście z kilkoma znajomymi w zeszłym roku założyłem po 20 latach pracy w telewizji publicznej. Tam już po prostu rzeczywiście no, trudno znaleźć. Postanowiłem założyć taką telewizję internetową. I teraz pytanie jest takie, czy telewizja w internecie to jest szansa, czy to jest pułapka? Postaram się uzasadnić, że o zgodzie z tym, co robię, że to jest jednak duża szansa. Zacząłbym może od tego. Zostawmy kwestie techniczne na momencie. Mówiliście trochę o przestrzeni, którą my musimy wypełnić. Jakby zauważyć, że przestrzeń telewizyjna sama w sobie, ta przeznaczona na informacje, na publicystykę się kurczy. W związku z czym te nowe media internetowe, telewizja internetowa wypełnia coraz więcej tego miejsca, ponieważ nie ma takiej potrzeby, żeby mówić do wszystkich. Przyszłość jest niszowa, przyszłość telewizyjna. Telewizja w tej chwili przestała zajmować się przekazem poważnym, zajmuje się rozrywką. W związku z czym budujemy telewizję dla tych osób, które są nią po prostu zainteresowane. Robimy audycje publicystyczne, reportaże, filmy dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, telewizja internetowa jest tania. Ona oczywiście nie kosztuje groszy, trzeba mieć pieniądze na sprzęt, ale ten sprzęt jest po prostu tańszy. Nie potrzeba opłat koncesyjnych wnosić, więc to pozwala zaoszczędzić pieniądze na produkcję, na realizowanie reportaży. I to bardzo sprzyja wszelkim tego typu inicjatywom. No, w tej chwili jest Gazeta Polska VOD, która powiedziałbym wiedzie w internecie, jest Rzeczpospolita, która no, zmienia swoje oblicze, ale telewizję internetową niezależną, można powiedzieć, dalej ma. Są inicjatywy różnych portali. Dlaczego? Dlatego, bo to jest tanie. Zaczyna być telewizja, która jest dostępna. Następny aspekt, to jest aspekt polityczny. Telewizja internetowa nie potrzebuje koncesji. Możemy działać swobodnie. Oczywiście jest coś takiego jak zgłoszenie koncesyjne, któremu telewizja internetowa podlega. Natomiast są również sposoby na poradzenie się z tym. Można nadawać w formacie VOD, czyli tego wideo na życzenie, o czym mówił Krzysztof Ziemiec w poprzednim panelu. I wtedy temu zgłoszeniu koncesyjnemu się nie podlega. Otóż telewizja w internecie po prostu łatwiej może umknąć cenzurze. Ale największą szansę dla wideo w internecie stwarza sama zmiana percepcji. W tej chwili, o czym też już mówiono w poprzednim panelu, ludzie przestają oglądać klasyczną telewizję. Szybki internet jest w zasięgu około 60% ludzi w Polsce. Owszem, jest pytanie, co dalej z tymi 40%, ale 60% no, do nich możemy mówić. To jest potężny zasięg. Za internetem idą też pieniądze. Reklama przechodzi do internetu. 30% reklamy wydaje się w tej chwili w internecie. Badania w Polsce na temat wideo w internecie są dosyć ograniczone, natomiast są dostępne badania prowadzone w Niemczech. W Niemczech 100% młodych ludzi ogląda telewizję wyłącznie w internecie. Wyłącznie w internecie. To są badania ludzi do 25 roku życia. Taka jeszcze może interesująca kwestia w Stanach Zjednoczonych. Produkcję telewizyjną, produkcję filmów klasy A, czyli produkcję wideo tak naprawdę do wielu lat, robi się pod kątem internetu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo to przyjdzie do nas. I teraz jest kwestia taka, czy
to przyjdzie za rok, za dwa, czy może za trzy. Tego nie wiemy, natomiast na pewno przyjdzie. Przyszłość jest w internecie, bo przyszłość telewizji jest w internecie, bo przyszłość jest po pierwsze niszowa, po drugie pieniądze, które były wydawane przez reklamodawców, ale też przez ludzi, przez odbiorców telewizji, pójdą, czy już przechodzą z telewizji tych dużych do internetu. I w zasadzie nie ma pytania, czy, tylko kiedy i w jakiej skali. To znaczy, czy telewizja, te duże telewizje zostaną wyeliminowane, zdominowane, czy uzupełnione przez internet. To może tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Krzysztof Karkowski, bardzo proszę. Więc tak, witam Państwa w Polskim. Przepraszam, bo trochę straciłem głos podczas procedowania na kongresie mediów niezależnych. Musieliśmy opracować doświadczenie i w zasadzie moje możliwości głosowe na dzień dzisiejszy mocno wyczerpały. Więc tak, ja może zacznę od tego, dlaczego w ogóle blogi w Polsce okazały się być w zależności od jednej bardzo potrzebne, przynajmniej części odbiorców, i są na paru rzeczach, które dla większości osób są oczywiste, ale wydaje się dla wszystkich, to może warto je powiedzieć. Mianowicie, jak część z Państwa może pamiętać, w czasach komunizmu mieliśmy jednego właściciela mediów w zasadzie z kresem na to, pod różnymi nazwami. I po roku 79 wydawało się, zapewne zwłaszcza takim naiwnym odbiorcom polityki, czy osób nie będących wewnątrz, że doczekamy się mediów wolnych, pluralistycznych, prezentujących wszystkie punkty widzenia. Tymczasem, jak sami Państwo wiedzą, zwłaszcza Państwo, którzy mieli jakieś doświadczenie medialne, stało się trochę inaczej. W zasadzie wszystkie inicjatywy, takie nazwijmy to prawicowe, w skrócie medialne, w rodzaju dzienników typu Wiadomości Dnia czy Nowego Świata, padały, zanim zdążyły tak naprawdę zaistnieć. Nawet jeżeli bardzo kontrowersyjnie zaryzykujemy i nazwijmy życie z kropką, takim pismem bardziej prawnym, to też większość się nawet później nie utrzymało. W związku z czym ten nurt debaty politycznej, konserwatywnej czy prawicowej był niedoreprezentowany, delikatnie mówiąc. I dopiero w momencie pojawienia się internetu w jakimś szerszym, większym zakresie, wiele osób do tej pory wykluczonych z debaty publicznej zyskało dla siebie taki przekaźnik swój. Do tego jeszcze tak się złożyło szczęśliwie dla tej naszej grupy, czyli blogerów prawicowych, że był to moment wielkiego zawirowania w polskiej polityce, dlatego że akurat upadała ekipa Millera, wydawało się, że za chwilę upadnie cała trzecia RP, wydawało się, że wszyscy jesteśmy jednomyślni, za chwilę miał być popis, za chwilę miał być czwarta RP, bo już rewolucja miała się skończyć szczęśliwie. No a taki entuzjazm jakby sprzyjał też chęci wypowiadania się publicznie, dlatego że miało się poczucie, że nie jesteśmy osamotnieni, że większość ludzi myśli tak. I wtedy, czyli w latach 2004-2005-2006, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się blogi polityczne w Polsce. Później okazało się, że jednak trochę inaczej wszystko się znowu potoczyło, niż miało. Natomiast okazało się, że jednak jest bardzo duża grupa osób, która po pierwsze chce się wypowiadać, która chce uczestniczyć w sprawach publicznych, która już nie potrzebuje tego medialnego pośrednictwa, żeby się wypowiedzieć, która potrafi sama zastąpić sobie te tradycyjne media. Pojawiło się grono osób, które było w stanie lepiej od mediów analizować dostępne materiały, które był w stanie generować własny przekaz informacyjny. I ta atmosfera jakoś tam wybiła się na niepodległość, mimo tego, że nie cieszyła się specjalnym wsparciem. I tutaj warto pamiętać, że media, które ja sobie jako bloger nazywam w skrócie mediami tradycyjnymi, bardzo długo po prostu albo w ogóle nie chciały zauważyć, albo też próbowały przedstawić wyłącznie jako domenę nastolatek piszących wiersze, ewentualnie jakieś tam pamiętniczki swoje.
I bardzo było nawet w poważnych publikacjach medialnych, co więcej nawet w książkach poświęconych tematyce internetowej, blogingu czy semany wyłącznie jako źródło zapisu kwalifikacji. I tak, żeby tutaj nie mówić za długo, częściowo Mateusz powiedział to, co ja chciałbym powiedzieć, mianowicie media wycofują się ze swojej misji. Nie jest to bynajmniej specyfika polska, bo może dlatego, że jest to prawo ogólnoświatowe, u nas się na to nakładają kwestie struktury właścicielskiej, ale media ogólnie rezygnują z kategorii newsa. Pojawiło się takie określenie jak newsa, czyli taka newsowa papka, to coś, co może sobie lecieć, ta muzyka w widzie w supermarkecie, natomiast nie angażuje specjalnie opinii widza. W związku z czym również zniknął cały ten przekaz poważniejszy, czy tym bardziej debata publiczna z większości mediów, oczywiście nie ze wszystkim. Dlatego jedną rzeczą oczywistą jest to, że obywatele, którzy chcą uczestniczyć w sprawach polityki, czy obywatele, którzy chcą w ogóle uczestniczyć w jakichś sprawach publicznych, społecznych, kulturalnych, potrzebują dla siebie nowego miejsca, nowej przestrzeni do tej aktywności. Blogosfera jest takim miejscem, blogosfera przejmuje tę misję, nie tylko polityczną, ale też misja wychowania poprzez edukację historyczną jest coraz częściej domeną blogosfery, dlatego że pojawiają się blogi na temat historyczne, jest ich coraz więcej i one na pewno mogą zrobić dużo dobrej roboty, dlatego że bloger może o wiele ciekawiej przedstawić, korzystając z multimediów chociażby, jakieś wydarzenie historyczne, niż nauczyciel. Z was zwłaszcza, że dobrze wiemy, jakimi podatnikami ten nauczyciel będzie dysponował. Dlatego przed blogosferą dzisiaj pojawiają się bardzo duże wyzwania. Zaczyna być to jakby funkcja odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności takiej, przed którą uchylają się z wielu przyczyn media klasyczne. Dziękuję bardzo. O ile telewizja internetowa, o której mówił Mateusz, no jest jakby zastosowaniem starej formy przy użyciu nowych narzędzi, czyli internetu, to blogi są czymś zupełnie nowym i z przyjemnością tego wysłuchałem. Trochę mi szkoda, że nie będzie tam tych wierszy i pamiętników, ale to już trudno, że się z tym pogodzić. Ale jednocześnie obserwujemy zjawisko, że też bardzo tradycyjna forma, czyli film dokumentalny, zaczął rozchwilać w drugim obiegu. Ewo, opowiedz, jak to wygląda, czy rzeczywiście moje spostrzeżenie jest trafne, że to rozchwila, czy ledwo daje się radę, ale przecież robicie wspaniałe filmy. Znaczy, właśnie chciałabym trochę tutaj trochę dzielić o ten optymizm w sądzie, dlatego że być może dlatego, że film dokumentalny czy film może jest trochę trudniejszą materią, jeśli chodzi o drugi obieg, ale ja w ogóle uważam, że znaczy, to jest trójzyk, tak? Bo wszyscy wiemy, że media mają gigantyczną rolę w kształtowaniu świadomości ludzi. I w Polsce to media mainstreamowe nadają ten ton. I nie ma co się udzić, my tutaj jesteśmy we własnym gronie, jakimś takim przyjaznym, ale ten mainstream jest za kordonem sanitarnym, z którym jesteśmy otoczeni. Ponieważ mediom mainstreamowym się to udało, politykom czy aktualnym autorytetom, które moim zdaniem większym. Wielu z nich to są pseudoautorytety, ale właśnie też wykreowane przez media. I problem polega na tym, że w Polsce ten mainstream to nie jest środek, to nie są wyważone opinie pozbawione skrajności z prawej czy z lewej strony, bo to by było pół biedy. Tylko często ten mainstream w Polsce jest bardzo dużą skrajnością, jest promowaniem pewnych treści, postaw, które są skrajne.
moim zdaniem bardzo często szkodliwe i krzywdzące, niszczące nas jako wspólnotę, niszczące nas jako ludzi z potrzebą, nie wiem, wolności, z potrzebą, z pewnymi potrzebami, które gwarantują dobry rozwój człowieka. Ale dlaczego tak się dzieje? To jest niezwykle niebezpieczne, to jest bardzo groźne. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wszystkie, niemal wszystkie środki masowego przekazu są po tej drugiej stronie. I tutaj wyraźnie można rzeczywiście to podzielić na strony. Właśnie z tego względu, że ten przekaz po tej drugiej stronie jest bardzo spójny. Zarówno pod kątem ideologii, jak i wspólnego przemilczania pewnych faktów, czy pompowania pewnych wydarzeń. Groza tej sytuacji polega na tym, że my, znaczy my oczywiście jesteśmy w znacznie lepszym miejscu niż dwa lata temu, ponieważ rzeczywiście powstały społecznym bardzo dużym wysiłkiem i poświęceniem wielu ludzi społeczne takie inicjatywy medialne, które przynajmniej w jakiejś mierze dają odpór tej propagandzie, zalewowi skrajnych przekazów ideologicznych i propagandowych, no ale nie możemy się łudzić i trzeba jednak stanąć twarzą wobec tego problemu, że to jest, nie, to jest po prostu kropla w morzu tak naprawdę. I nie będzie tutaj dobrze w Polsce, jeśli się tej kropli w morzu nie zrównoważy. Ja tutaj widzę bardzo duży problem, po pierwsze ze względu no jednak na kapitał, że media wymagają kapitału. Ten kapitał mainstreamowych mediów pochodzi gdzieś korzeniami z tej umowy z 1989 roku i brak tego kapitału no, odczuwamy wszyscy, którzy próbują zmagać się z powołaniem niezależnych mediów. Ale my musimy znaleźć jakieś sposoby, czy to instytucjonalnego finansowania, czy też jakichś zbiórek publicznych, czy jakieś własne sposoby, nie tylko żeby jakąś jedną telewizję dodatkową, czy po prostu żeby budować z kolei po tej drugiej stronie też wielką ścianę, ponieważ naprzeciwko mamy gigantyczny mur i my musimy mieć odpowiednie siły po drugiej stronie i jedna telewizja tego nie załatwi, jeden portal tego nie załatwi, po prostu to musi być potężna mobilizacja, która by potrafiła stawić czoła tej sile, która jest po drugiej stronie. I ja tutaj z nadzieją też patrzę oczywiście w internet, ale ja bym się nie łudziła, że jednak w świecie w dalszym ciągu liczą się, także to, co kształtuje opinię, to poza internetem jednak w dalszym ciągu bardzo dużą rolę odgrywają duże mainstreamowe stacje telewizyjne, informacyjne. To jest kapitał i to jest profesjonalizm. I te dwie rzeczy, duży, bardzo duży kapitał. I jeśli sobie z tego nie zdamy sprawy, no to my po prostu nie ruszymy. Ponieważ my tutaj robimy rzeczy na miarę naszych możliwości, pojedynczych ludzi, a to jest kompletnie niewystarczające i nie ma co się łudzić. No, nie staniemy w szeranki w takiej postaci przed tym mainstreamem, który w Polsce jest szkodliwą skrajnością bardzo często. Jeśli chodzi o film na przykład, no to porównywalne czy czemu rozkwita, nie wiem, czy rozkwita, bo film, który powiedzmy film Sorden 2010, który poszedł w telewizji publicznej, był jednorazowo oglądany przez 1 600 000 widzów, tak? A film Krzyż wyszedł w kilku tysiącach egzemplarzy. I to i tak jest sukces. Tylko pytanie, to jest moim zdaniem, nie dlatego, że to jest mój film, tylko poprzez bardzo ważny problem społeczny. I uwrażliwia na pewno niebezpieczeństwo, które istnieje w Polsce i które narodziło się w Polsce. No ale zobaczyło ten film kilka tysięcy ludzi, czy
kilkadziesiąt tysięcy. Wobec jednorazowej emisji, którą sprawiło TVP, tak, 1 600 000 widzów, no to jest, można się bić, ja czuję taką bezsilność, bo spędziłam bardzo dużo czasu na krakowskim przedmieściu na dyskusjach z ludźmi z tej drugiej strony. I mam takie doświadczenie, że te dyskusje mogą poruszyć trochę, zainicjować myślenie czy wrażliwość u drugiego człowieka i można próbować się porozumieć, ale to wymaga pracy, czasu, empatii i to jest bardzo duży wysiłek. I to jest wysiłek kilkugodzinny, kilkudniowy czy kilkumiesięczny w skali 1:1 na moje możliwości, kiedy stałam na krakowskim przedmieściu, tak? A takie dyskusje, czy takie starcia poglądów, idei powinny się odbywać właśnie w mainstreamowych mediach, żeby to nie było boksowanie się z góry wiadomym efektem, które później ma konsekwencje w jakichś absolutnych wynaturzeniach życia publicznego w Polsce, gdzie mamy do czynienia z całkowitą bezkarnością władz, czyli jakby pożegnaliśmy się już dawno z przejrzystością życia publicznego, pożegnaliśmy się z bardzo wieloma atrybutami demokracji, suwerenności i w zasadzie społeczeństwo to wypa. Dlaczego? Dlatego, że jest potężna siła w środkach masowego przekazu, które odpowiednio potrafią sterować nastrojami. Tak? Bo tu nam już nie chodzi o informacje, chodzi o nastroje. Więc my, jedyne wyjście tak naprawdę, to jest budować potężną, profesjonalną ścianę po drugiej stronie, która by trzymała się z dobrych standardów, która by potrafiła dać odpór tym skrajnościom, które w Polsce są nazywane miejskimi. To są podobne wnioski do tych, które dzisiaj tak reagują. Wnioski do tych, które dzisiaj padły podczas Kongresu Mediów Niezależnych, który zresztą jest współorganizatorem tego kongresu. Mianowicie musimy, i to jest też apel i zwrócenie uwagi do polityków, za wszelką cenę odzyskać media publiczne naprawdę wszelkimi możliwymi i niemożliwymi sposobami. To nie wystarczy, bo to jest tylko jedna z rzeczy, którą trzeba bezwzględnie zrobić, ale to absolutnie nie wystarczy. Tu potrzebne są też prywatne, bardzo duże media, które mają zapewnione finansowanie, instytucjonalne finansowanie. Jakby po drugiej stronie, ci politycy po drugiej stronie to dobrze wiedzą i dobrze na tym wychodzą. Ale jeszcze chciałem dodać, bo mi przerwałeś, że właśnie to jest drugie zadanie dla tych polityków, żeby organizować takie pieniądze, sprzyjać temu, żeby się takie pieniądze organizowały. Takie wnioski wyciągam z tego, co mówiłeś, takie wnioski można było wyciągnąć z rozmów podczas tego kongresu. Marek Deptuła, Radio Internetowe. Bardzo proszę. Nie zgodzę się z panem Krzysztofem i nie zgodzę się z tego. Zarówno nie zgodzę się dlatego, że nie jest to tak, że można zbudować jedną siłę i ta siła wszystko załatwi. Jedno medium, czy przeznaczenie środków na to jedno medium pozbawia w zasadzie w tej chwili nas tego, co jest wartością. To jest ta ilość. Nieprawdopodobne. Dziś na kongresie, tak jak już wspomniał Mateusz, było 150 różnych mediów reprezentowanych. I to zarówno radia, portale internetowe, lokalne rozgłośnie, katolickie i niekatolickie. I tego naprawdę jest bardzo dużo.
To się rzeczywiście, tak jak mówił Krzysztof wcześniej, rozwijało stopniowo. Bardzo dużo tych mediów powstało po tym, jak zaczęto wprowadzać pewne reguły mainstreamu na bardzo znanym portalu zaczynającym się od litery S, a kończącym na 24. I tam wprowadzono klasyczną cenzurę wypowiedzi do tego stopnia, że w tej chwili ukrywa się co ciekawsze opinie i zostały może dwa rodzinki, które mają już autorytet i ich się nie ukrywa. Jednym słowem, tu o tyle się nie zgodzę, że to nie jest tak, że budujemy jeden potężny czołg. Wystarczy, my mamy do dyspozycji tysiące mrówek. O ściany, rozumiem. Druga sprawa. Druga sprawa to nadzieja na to, że znajdziemy się w mainstreamie. Moim zdaniem ta nadzieja jest absolutnie niespełniana, dopóki będzie pewien układ funkcjonował w przestrzeni publicznej. Układ polityczny, który chroni konkretne podstawy założycielskie trzeciej RP. Ten układ nie pozwoli nazwać znanej osoby agentem. Ten układ nie pozwoli na to, żeby ewidentne kłamstwo dotyczące zamachu żeby prawda wyszła na jaw. Ten układ sobie na to nie może pozwolić, bo straci bazę, na której funkcjonuje. A skoro on sobie na to nie może pozwolić, to jedyną nadzieją jest właśnie to, że ludzie zmienią percepcję, że odejdą od oglądania i interesowania się mediami głównego nurtu i przerzucą się, i w sposób naturalny to się odbywa, i przerzucą się na media niezależne. Pójdą zamiast czytać gazetę konkretną, albo wiele gazet, w tej chwili większość gazet, zaczną czytać portale internetowe, o których trzeba dużo mówić. Tu mam pewną pretensję do całej klasy politycznej, głównie do tej, która jest tym medium przychylna. Ja nie słyszałem od żadnego polityka, który wypowiada się publicznie, nazwy jakiegokolwiek prawicowego portalu, jakiegokolwiek prawicowego radia, jakiejkolwiek prawicowej telewizji. Tego są dziesiątki, a wywiadów z politykami, których szanujemy, których na tych portalach bronimy, których wypowiedzi są emitowane w radiu, z którymi wywiad jest częścią jakby naszej działalności, te osoby nie zająkną się, że istnieje portal niepoprawny.pl, że osoba w 2010 może ktoś wspomniał, dlatego że trzeba czasem bronić Ewy Stankiewicz, tak jak teraz trzeba jej bronić przed tym, co ją wczoraj spotkało. Nikt nie powie o Razem TV, o niepoprawnym radiu. Czasem o Gazecie Polskiej czy Niezależnej ktoś wspomni. Ale jest tego dużo. Tam się to przedstawiciele Wielokresu, którzy robią potężną robotę medialną w internecie. Każda impreza prawicowa jest przede filmowanymi umieszczania w internecie. I tak jak mówię, dzisiaj mieliśmy do czynienia z lokalnymi przedstawicielami lokalnych mediów. Oni na swoją skalę, jakiś Tarnobrzeg, jakiś Ustroń, robią małą sprawę, ale dociera ona do dziesiątek tysięcy ludzi w skali kraju. To jest ta jedna sprawa, z którą się chciałem nie zgodzić i z panem Krzysztofem także się chciałem nie zgodzić, ale ponieważ jest cenię, to może przekazać coś dalej. To co czekamy, czy nam nie pomogło? No to Krzysztof powiedział, żeby powiedzieć, jakie mamy problemy. Ja mam tylko jeden problem, czy to OP, a ponad nie mam żadnych. Jeszcze Marka jednak na chwileczkę, dlatego że Marek podjął się dyskusji z Ewą, z politykami z Ewą, ale nie powiedział o radiach.
Prośba, żebyś uzupełnił wypowiedź o pewien rys na temat radia internetowego, jak to wygląda, dobrze? A później będziemy kontynuować. Już mówię, w przeciwieństwie do problemów, z którymi się napotykają dokumentaliści, dziennikarze, czy też ludzie pragnący robić profesjonalną telewizję w internecie, radio internetowe jest tutaj zupełnie inną materią. Radio internetowe można robić za grosze. To jest po prostu, to trzeba mieć 100-200 zł, żeby zacząć. Tak? I więcej się do tego nie dokłada. Jeżeli się jeszcze ma słuchaczy, to oni mogą pomóc. Także tu nie ma żadnego problemu. Natomiast materiał do tego radia jest na wyciągnięcie ręki. Tu wystarczy podejść do Jadzik Milowskiej, mamy godzinny wywiad fantastyczny. Z panem Gwiazdą, z panem Wyszkowskim. Dziesiątki tysięcy ludzi czekają tylko, żeby powiedzieć kilka słów prawdy do mediów. I tą prawdę grupy wolontariuszy publikują. I to jest oglądane, to jest słuchane. Dzisiaj o tej czasie mieliśmy piękny wykład księdza Guza. Jedno zdanie chciałem przytoczyć, które mi zapadło w serce i które w zasadzie jest podstawą chyba każdego pomysłu na działalność. Bo my się nie bierzemy znikąd. My trafiliśmy w przestrzeń medialną, dlatego że nie zgadzamy się na to, co nam się serwuje w mediach mainstream. Po prostu siedząc przed mediami, zaczynamy szukać czegoś innego, którego nie ma. Przeleciły przez wszystkie kanały, 105 kanałów w UPC, czy w jakimkolwiek ASTE, czy innym działaniu. I tam znajdziemy tylko to, co nas po dwóch minutach zaczyna tak denerwować, że po prostu wyłączamy. I nie jesteśmy w stanie tego dalej słuchać. I co teraz normalny człowiek robi? Mówi tak, albo poszuka, albo sam zrobi. Jeżeli możemy sami zrobić, to robimy. I robimy to na blogach, robimy to w radiach internetowych. I tu w zasadzie nie trzeba więcej rozwijać. No. Tak jak mówiłem, materiału jest dużo i wystarczy to popularyzować. Dobrze, ale czy nie jest czasem tak, i to jest już pytanie do Jurka Targarskiego, że ulegamy złudzeniom, że żyjemy w niezależnych, wolnych mediach, ale może jednak jesteśmy jako te niezależne, wolne media manipulowani. Jak to wygląda, powiedz o tym, jak to wygląda twoim zdaniem? No właśnie, ja też ulegam złudzeniom i większość również uważając, że skoro metody się zmieniły, to zmieniła się istota systemu. Otóż uważam, że jak żyliśmy w totalitaryzmie, tak nie wyglądamy w totalitaryzmie. Tyle, że metody są inne, bo stare metody przy obecnej technologii były po prostu nieskuteczne. To znaczy to, że tutaj jesteśmy, no nie znaczy, że system się zdecydował nie różni. O charakterze systemu świadczą jego cele. Jaki jest cel obecnego systemu? Bardzo prosty. Zniszczyć pluralizm, jednorodność, stworzyć zgrzeszatowane społeczeństwo, które będzie można dowolnie manipulować. Czyli wykluczyć wszelką wolność. Problem polega na tym, że w poprzednim systemie stosowano kontrolę bezpośrednią. Tak? Mieliśmy cenzurę redakcyjną. Dzisiaj mamy inny rodzaj cenzury. Gdyby tamten system był nieskuteczny, na przykład cenzura prewencyjna powodowała, że nikt nie wierzy mediom. Teraz przy kontroli strukturalnej, którą zależnie omówię, ta cenzura prewencyjna jest niepotrzebna, a po prostu jest stosowana cenzura skuteczniejsza. Żeby zrozumieć, na czym polega kontrola przy pozorach wolności, należałoby się cofnąć do koncepcji generała Krzyżakowskiego, szefa trzeciego departamentu, czyli tego od opozycji. Ciszę, tak? Dobrze. No, dobrze. Trzeba pamiętać, że w latach 70. zasięg opozycji to było mniej więcej 10 tysięcy ludzi. Generał Krzyżakowski uważał, że nie należy opozycji ostro zwalczać, trzeba ją kontrolować. I ten system zdawał egzamin do czasu, kiedy się okazało,
okazało, że Solidarność wymknęła się spod kontroli, jednak Krzysztofowski stracił stanowisko i zastosowano represję bezpośrednio w postaci stanu wojennego. No ale taki system kontroli Krzysztofowskiego był skuteczny do kiedy? No do kiedy nie miał miejsca żaden strząs społeczny. Tak? I w tej chwili też system kontroli, spychanie nas i totalna manipulacja świadomością społeczną jest i będzie skuteczna, dopóki nie będzie wstrząsu społecznego. Aczkolwiek druga strona się na tę ewentualność przygotowała, ponieważ przestudiowała moim zdaniem doświadczenia Solidarności, doświadczenia wynikające z tego, że przy ograniczonej kontroli może na skutek dynamiki rozwoju wydarzeń społecznych dojść do wyniknięcia się sytuacji spod kontroli. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy teraz inne technologie, prawda? Internet i tak dalej, to nie znaczy, że zrezygnowano z kontroli. To, że tu jesteśmy, to jest tylko dlatego, że nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia w skali masowej, proszę Państwa, w skali masowej. Ile osób będzie sprawozdana z tego? To nie, 50 tysięcy, no i będzie nawet 200. To nie ma żadnego znaczenia, bo w tym czasie jadowity dziennik telewizyjny obejrzał 2 miliony, tak? Więc powiedzmy, że nasz zasięg to jest 10%. System te 10% może spokojnie tolerować, bo dopóki nie będzie nasza dynamika społeczna nie zacznie się rozwijać własną siłą, nie będzie żadnych zamówień społecznych, to system będzie stabilny przy tych 10% w opozycji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kontrolę bezpośrednią zastąpiła kontrola strukturalna. Kontrola strukturalna polega na tym, że władza kontroluje punkty kluczowe i w ten sposób kontroluje przebieg procesu społecznego. Natomiast wszystko, co się dzieje między punktami kluczowymi, między barierami, między pewnymi granicznymi liniami, tak? To wszystko, co jest zewnątrz, to można tolerować, bo to nie stanowi niebezpieczeństwa dla systemu. Bo to, że ja sobie tam napiszę coś w Gazecie Polskiej, jak to przekroczy pewne granice, wymienimy to się proces, sędzia mi skaże i tak dalej, a jeśli nie przekroczy, no dobrze, to w Gazecie Polskiej napiszę, 50 tysięcy ludzi przeczyta. To jest nic, ponieważ w tym samym czasie 5 milionów obejrzy wszystkie reżimowe telewizje razem. I tutaj tak na marginesie taka uwaga. Nie ma żadnego mainstreamu. Jeżeli chcemy zrozumieć rzeczywistość, musimy się posługiwać językiem, który ten rzeczywistość daje. Są po prostu media reżimowe. Media reżimowe, których zadaniem jest kontrola opinii publicznej, urabianie jej, manipulacja, kształtowanie świadomości, to się tak dalej. Są to po prostu zawodowi kłamcy. Czy po polsku główny nurt, czy po angielsku mainstream, to jest zacienianie rzeczywistości. A zacienianie rzeczywistości to jest kłamstwo, czy drugi. Więc proszę, nie kłamać i nazywać rzeczy po imieniu. Wróćmy do kontroli strukturalnej. Ona powoduje, że po pierwsze ludzie odczuwają, że istnieje pewien pluralizm, że wolność nie jest zagrożona. No, można coś powiedzieć, prawda? Istnieje kilka telewizji, wielość dzienników. Już mało kto analizuje sytuację taką, że wszystkie te 100 stacji nadają dokładnie to samo, prawda? Do tego możliwość selekcji informacji, szum informacyjny. Jak Państwo widzicie na Onet, jest po prawej stronie 12 informacji. Z tego 6 to są kłamstwa polityczne, a 6 to są informacje tego typu. Zabił syna, zabił matkę, tam doda górą dam tam kimś, jakąś mam na ręką czy na odwrót i tak dalej. Już nie mówię co jeszcze, która jest w dół, która aktorka co tam pokazała, albo się odważyła, albo nie odważyła i tak dalej.
co może nie jest jej ciekawe, ale z punktu, jak jeśli to wszystko razem weźmiemy, to mamy szum informacyjny, który po prostu zdziwiąca odbiorcę kompletnie i czyni go nieprzygotowanego na odbiór jakichkolwiek poważnych treści. Co dalej? Mamy tutaj taką sytuację, że tak naprawdę te ostre represje, no co one spowodowały? Spowodowały opór, tak? A społeczeństwo ma nie stawiać oporu. Dlatego ostre represje, no czasem ta mucha pójka tam wyskoczy, prawda? Ale generalnie ostre represje typu wyroki pozbawienia wolności na szerszą skalę niż ten jakaś jednostkowy przypadek spowodowałby opór. Opór jest władzy niepotrzebny. Władza, czyli rządząca, czyli władza, czyli ci ludzie, którzy ustalają reguły gry, takie, że na przykład jak ktoś nie jest związany z bezpieką, to nie może każdego media robić. Ci ludzie potrzebują reżimowych mediów, które by ich chroniły. I te reżimowe media takie zadanie spełniają. W związku z czym najważniejszym celem jest po pierwsze stabilizacja systemu, to się osiąga poprzez opróbowanie systematyczne opozycji, niedopuszczanie jej do głosu i po drugie poprzez selekcję, ale jednocześnie zezwalanie na istnienie tych enklaw czy niż powoduje no, takie poczucie, że to jednak nie jest totalitaryzm, prawda? A tutaj chodzi o to, kto ma rzeczywisty wpływ na to, że informacja i propaganda dociera do społeczeństwa, to nie mamy, bo nasz zasięg jest znikomy niestety. I co więcej, jeżeli teraz widzimy, że ta kontrola strukturalna polega na obsadzeniu punktów kluczowych, czyli na przykład telewizji ogólnokrajowych, tak? Czy czasopism o dużych nakładach, na selekcji, na tresurze odpowiedniej, bo to nie jest tak, że w mediach reżimowych od razu robi się karierę. Najpierw przechodzi się tresurę. I ta tresura jest to duże osiągnięcie socjotechniczne gazety wyborczej, ponieważ w danym systemie to traktatowe instrukcje, tak? Politbiura, instrukcje Wydziału Prasy tam w KC, teraz nie ma. Teraz jest nasz nacisk położony na inteligentne metody. To znaczy, każdy przyszły pracownik medialny, bo nie dziennikarze, to nie są dziennikarze, są pracownicy medialni, musi sam zrozumieć, co ma mówić, jak ma mówić, co ma pomiędzy milczeniem, co ma uwydatniać, żeby zrobić karierę. Kto tego nie potrafi, wypada. I koniec. Więc nie odbywają się żadne narady, teraz to będziemy, prawda, oprowadzić PiS sprawę, a jutro 10:00. Nie. Każdy inteligentny pracownik mediów reżimowych musi sam zrozumieć. No, ponieważ tam nie są sami inteligentni, jak wiadomo, to potrzebni są szefowie orkiestry, czyli ludzie, na których jak spojrzą, czy jak posłuchają ci głupsi, prawda, szeregowi pracownicy, to wiedzą już co myśleć i co mówić. No i dlatego trzeba odpowiednie rano włączyć rano, żebyśmy wiedzieli tam gdzieś do południa co mówić, po którym ja się włączę, już wiem dalej co myśleć. I stąd te wszystkie kampanie, czy dyfamacyjne, czy inne, one tak mogą się rozwijać, ponieważ najpierw są ci, którzy sami wyczuwają, co trzeba, a potem są inni, którzy na nim się wzorują. Tych szefów orkiestry jest kilku, prawda? I oni narzucają pewien ton, ale nie poprzez nakaz, tylko poprzez to, że inni się chcą upodobnić, żeby awansować i zrobić karierę. Przy czym to nie znaczy, że strefa nasza jest niekontrolowana. A jeszcze nie znam. Tak, więc o tym ja się kontroluję te uprawnione media właśnie niezależne, cały internet później.
zastanówmy się przy tej wolności medialnej, niezależnie od tego, na ile ona jest koncesjonowana, wymyślona i jest elementem precyzyjnego scenariusza, na pewno jest elementem pewnej gry PR-owej, bo teraz ta władza rozgrywa raczej tego rodzaju gry, kontrolując jednocześnie te punkty węzłowe. Ale zastanówmy się, już Ewa częściowo o tym mówiła, choć w planie minorowym, czy nie możemy zmienić naszego zasięgu oddziaływania. I jak Państwo widzicie, bo prawda i wolne słowo bardzo wartościowe, ale jeszcze bardziej wartościowe, jak docierają szeroko. Zacznijmy od Mateusza. Jak to widzisz, tę możliwość powiększenia zasięgu oddziaływania? Co trzeba by zrobić ewentualnie? Jakie są tutaj apele, nie wiem, do polityków, którzy są nam życzliwi? Jakie są apele do nas samych lub jeszcze, nie wiem, do ruchów obywatelskich i tak dalej? Bardzo proszę. Oczywiście, że możemy. 10% to jest bardzo dużo. I ja chciałbym się z panem Jerzym głęboko nie zgodzić w jego zachodowym pesymizmie. Panie Jerzy, proszę powiedzieć, jaką siłę wrażenia miał król Dawid, jak podchodził do Goliata? Taką procentową w stosunku do niego. I on to, co mu zwojować. To nie jest kwestia. Ja mam jeszcze dwa pytania do pana. Drugie pytanie. Z mniej historycznych czasów. Marszałek Józef Piłsudski, jak formował regiony, jaką miał siłę wobec armii, z którymi musiał się później zderzyć? Trzecie pytanie. Pan już mówił sekundę. Trzecie pytanie jest takie. Ja Paweł II, z grubej, że tak powiem, półki, z grubej półki, jak mówił do nas w 78 roku, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Jaką miał się wrażenie? Jaką? To jest te nasze 10%. To jest to nasze 10%. W czym jest siła, jak możemy je rozmnożyć? No ja mam dosyć prostą historię i taką przewagę towaru luksusowego, przepraszam. Dlatego, że tu taką medialną telewizję robię, tylko wideo to jest to, co wszyscy chcą mieć, a nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić. Też nie zgadzam się z takim uproszczeniem. Wybaczam, Krzysztofie, że telewizja w internecie to jest po prostu tradycyjna treść w nowej formie. Otóż nie jest tak. Telewizja internetowa to jest kompletnie co innego. Kłopoty Ewy i takie myślenie o tym, że trzeba zbudować właśnie czołg, ścianę, moim zdaniem, choć nie chcę wypaść na zarozumiałca, biorą się właśnie z takiego rozumowania, że internet, telewizja w internecie to jest taka jak telewizja normalnie, tylko że w internecie. Nieprawda. Zobaczę, bo twój film wczorajszy, nie film. Minutowe wideo spod Sejmu, w którym marszałek Niesiołowski narusza twoją nietykalność cielesną, zachowuje się wulgarnie. Podejrzewam, że bez pomocy mediów głównego nurtu obejrzało pewnie setki tysięcy ludzi wczoraj. Nie robiłaś tego miesiącami. Nie kosztowało to milionów złotych. No, ale to jest niebezpieczna droga. Mogę zdradzić kulisy też, że, ponieważ odzywałam się do ciebie w tej sprawie. Zdradzaj, ja się tego nie boję. Odzywałaś się, to ja odsłonię te kulisy. Dzwoniłaś wczoraj i zapytałeś, czy ja po prostu mogę na materiał od ciebie kupić. Ja powiedziałem, nie mogę, bo nie mam pieniędzy. Tutaj dodam, że nie chodziło o Niesiołowskiego, tylko chodziło o materiał, tak. O relacje z tego, co się wczoraj działo. I normalnie, gdybym miała, nie wiem, zapewniony byt, pracę i tak dalej, to oczywiście mogłabym sobie to wrzucić do internetu i dobrze, dużo ludzi by to obejrzało. I nie mówię tutaj, cały czas nie powtarzam, że nie mówię o Niesiołowskim, tylko mówię o tym, o relacji z wczorajszych wydarzeń, niezwykle dramatycznych, gdzie Niesiołowski jest akurat tylko bardzo drobnym fragmentem i który po prostu chciałam zrobić i podzielić się z ludźmi tym. Natomiast dzwoniłam do ciebie, dlatego że przy okazji jeszcze trzeba żyć i płaci się rachunki. Zrobić to. Zrobić to internetowej, a mi odpowiedzieli, że nie jesteś w stanie tego wziąć. Dlatego, że po prostu nie masz forsy. Dokładnie tak. I teraz odpowiadając na pytanie Krzysztofa, co można zrobić? Powiem troszkę wbrew temu, co Wam powiedziała, troszkę za. Myślę, że naszą troską nie powinno być zbieranie
dziesiątków tysięcy złotych na filmy dokumentalne albo fabularne jeszcze przez chwilę. Bo to się da zrobić, jak za chwilę o tym powiem. Ale troską powinno być to, żeby Ewa Stankiewicz nie musiała się troszczyć o... Przepraszam. Jesteś niechcący dobrym przykładem od wczoraj. Żebyśmy nie musieli się troszczyć, to przepraszam, bo my co nie, tak? Po prostu, żebyśmy mogli robić te media, żeby te 150 mróweczek mogły robić swoje. I wtedy pewnie któraś z nich wcześniej czy później wejdzie tą pracę i w odpowiedni sposób, tak jak ty to wczoraj z racją zrobiłaś, przyleje tam wokół, komu trzeba. Na pierwszy rzut to jest to. Teraz co dalej? Oczywiście, że są sposoby sfinansowania dużych wydatków telewizyjnych w internecie. Te sposoby są dwa. Jeden to jest taki, i ja jestem jego fanem, żeby ci, którzy korzystają z tych filmów, za nie płacili. I to wcale nie tak drogo, bo jeżeli twój film obejrzał, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy ludzi, to jakby każdy z nich dał 50 groszy za to, że to obejrzał. Mateusz, to jest eksces, nie można na tym bazować, ale o normalnych materiałach, ale o funkcjonowaniu na co dzień, o systemie dystrybucji informacji. To, że po prostu facet się rzucił, sorry, ale naprawdę nie można bazować na ekscesach. Na ekscesach nie, natomiast rzeczywiście może już zejdźmy z personaliów. Chodzi o to, że produkcję wideo w internecie można sfinansować z wydatków, przepraszam, od państwa. Tak, od tych, którzy są zainteresowani w tym, żeby mieć niezależną informację. I myślę, że odpowiadając znowu na pytanie postawione. Słucham? Od kiedy próbujesz to? Zaledwie od pół roku. I powiem ci, że jestem wielkim optymistą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy się zaczęło zmieniać? Ja się może takim drobnym sukcesem pochwalę. Otóż w ciągu 3 miesięcy przybyło mi widzów tego portalu 10-krotnie. Dlaczego? Bo zacząłem materiały dawać za darmo innym portalom. W tej chwili 30 portali pokazuje materiały, które ja produkuję. Co prawda jeszcze nie są skłonni za to płacić, ale to jest myślę kwestia odpowiednich rozmów, żeby po prostu sfinansować tą produkcję wideo przez opłaty, które będą od państwa. Tak, bo albo chcecie mieć wolne media, albo chcecie mieć swoją telewizję, taką nawet internetową, albo nie. I gwarantuję wam, że nie sfinansuję tego telewizji internetowej mojej czy czyjejkolwiek innej, bo mi się może noga powinąć, może się to wszystko nie uda. Ale gwarantuję wam, że nie sfinansuję tego TVN, nie sfinansuje się to za momentu. Dajcie po złotówce, dajcie po 5 zł, będziecie mieć własną telewizję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Karkowski, to samo pytanie, ale zaraz będzie miał głos. Proszę. Przede wszystkim to takie mam wrażenie, że dzięki temu wątkowi był przed chwilą szansa, że się przebijemy do mediów dużych, dlatego że jutro będzie można pięknie zasmontować i pokazać, że rzekomo i domy ludzie w granicach naprawdę chodzi tylko o pieniądze i tylko o pieniądzach rozmawiają. Natomiast co do kwestii naszej siły drugiej braku, no to pozwolę sobie na taką regresję, że jak w sierpniu 2000, to było 2010, to trzeba było chodzić na krakowskie przedmieście i tam albo bronić krzyża, albo bronić ludzi broniących krzyża. To było tak, że jeżeli pogoda była piękna i tam była ciepła, to tych broniących było powiedzmy 20 osób, a tych atakujących było 400 osób. Ale jeżeli pogoda była deszczowa i zimna, to wtedy tych broniących dalej było 20-30 osób, ale tych atakujących były 4 osoby. A my obecnie zmierzamy w kierunku, jeżeli chodzi o przedmówień wczorajszy w tej chwili, oczywiście, ale zmierzamy w kierunku potężnej pory deszczowej. I może się nagle okazać, że te wszystkie problemy nie są takie istotne, dlatego że ja przed razem szukam optymizmu w tym wszystkim,
ale można też zakładać, że nie wiem, coś nieprzewidywanego się stanie. Jak trzeba na semaforach prezesów tam czas tak przemawiuje, ja się okaże, że nagle, że my jako osoby, które są skłonne zaczynać się jednak za dawno, osoby nie są tak zależne od pieniędzy, że nagle my mamy jako jedyni jeszcze jakieś pole do pokazania, ale dlatego, że inni już tylko muszą ratować swoją skórę i już nie mają czasu na manipulację, ponieważ oni żyją pod kloszem, tutaj chyba w poprzednim panem bodajże dyrektor Zaręba też coś podobnego. My jesteśmy jakby bardziej wytrzymali, bardziej odporni na warunki sprzyjające i tym jest nasza szansa po prostu. Dlatego ja bym tutaj nie był aż taki pesymistą. Uważam też, że ja nie chcę być pesymistą, ale ja chcę być realistą. I nie chcę pakować energii w coś, w czym nie widzę szansy przynajmniej na realne nie zrobienie czegokolwiek, ale osiągnięcie jakiegoś celu, tak, który sobie wyznaczam. Moim celem jest równouprawnienie w Polsce na rynku mediów. I ja najbardziej tutaj się zgadzam, podpisuję się obiema rękami i nogami po tym, co powiedział pan Gardarski. I w związku z tym tak naprawdę uważam, że my powinniśmy, znaczy tak, oczywiście trzeba powoływać niezależne media, trzeba wspierać inicjatywy budujące duże, profesjonalne przedsięwzięcia medialne, niezależne przedsięwzięcia, prywatne, rzetelne przedsięwzięcia medialne. Ale co jest, wydaje mi się, kluczowe i to jest do polityków, ale nie tylko do polityków. Tak naprawdę jest to do każdego z nas, bo my musimy to wziąć w swoje ręce. Bo jakie jest następstwo tego, co powiedział, co jakby w ślad za tym, co powiedział pan Gardarski, który uważam dał moim zdaniem bardzo trafną diagnozę polskiej rzeczywistości. Tu i teraz, dzisiaj. I ta diagnoza jest niezwykle nam potrzebna do tego, żeby zdać sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, po to, żeby trafnie zaplanować działania, jak zmienić tą sytuację. Myśmy będziemy się cały czas poszukiwać, że dobrze, no my po prostu tutaj są jakieś pluralistyczne media, rzeczywiście jakiś mainstream, a my jesteśmy ci te oszołomne, tak, i po prostu trzeba tylko zmienić myślenie, no to można się tak oszukiwać. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo trafna diagnoza i to jest punkt pierwszy do właściwych kroków, do podjęcia właściwych kroków. I jeśli jest tak, że ta kontrola bezpośrednia została zastąpiona przez kontrolę strukturalną, to co trzeba zrobić? No, trzeba zrobić to, co zrobił Orban. I być przygotowany do tego, czyli trzeba znaleźć, precyzyjnie zorientować się, gdzie są te kluczowe momenty kontroli strukturalnej, tak? Gdzie, w jakim miejscu tej struktury są te momenty decydujące. I tutaj, idąc śladem Orbana, to nie jest kwestia tylko w prawie. To jest oczywiście bardzo, to jest pakiet ustaw prawa, które trzeba zmienić, ale to jest też te momenty tej kontroli strukturalnej tkwią również w instytucjach, a także w ludziach. Orban też zadbał o to, że ci ludzie, którzy byli związani z reżimem, którzy mieli nawet prawnie zagwarantowane przez poprzednie prawo byt i kontrolę nad tym życiem społecznym na Węgrzech, odeszli na przykład na wcześniejszą emeryturę, tak? Czyli ludzie, prawo, przepływ pieniądza, instytucje. Nie wiem, mówię tak na zdrowy rozsądek, ja się na tym nie znam, to trzeba zrobić jakąś właściwą analizę tego, zdiagnozować, znaleźć te punkty kontroli
przygotowany mieć pakiet ustaw, które zmieniają to prawo, mieć pakiet ustaw i pomysłów, jak zastąpić ludzi, którzy szkodzą, którzy jakby gwarantują tą kontrolę strukturalną. Być do tego przygotowany, bo bez tego, znaczy najpierw trzeba zdiagnozować, najpierw się zgodzić co do diagnozy, tak? Bo to jest niezwykle ważne, bo jeśli ktoś uważa, że to nie jest trafna diagnoza, no to dla niego będą jakieś inne kroki, inna droga tutaj właściwa, ale moim zdaniem to jest bardzo trafna diagnoza i trzeba po prostu stanąć twarzą w twarz wobec tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy i konsekwentnie zaplanować działania, które to zmienią. I tu media są tylko częścią tej kontroli strukturalnej, tak? Które muszą się wydobyć z tej kontroli strukturalnej. Ten sam wątek, przewijał się dzisiaj na tym kongresie Mediów Niezależnych i mógłbym w pewnym skrócie myślowym powiedzieć tak, nie mówiliśmy o mediach głównego nurtu jako o mediach głównego nurtu, tylko mówiliśmy o nich jako o aparacie propagandowym. Zresztą była w poprzednim panelu też o tym mowa i tak jak znosimy okrzyk, tu jest Polska, moglibyśmy czytać, to są media, tam jest propaganda, a media są tu. Co nie zmienia faktu, że musimy rozszerzać zasięg działania. Nie wystarczy nam się, nie wiem, głaskać, pocieszać tym, że po naszej stronie jest racja i prawda, bo Jurek zaraz sam powie, że to nie jest wystarczający warunek do zwycięstwa i będzie miał rację. Ale najpierw Marek i jego recepta na zwiększanie zasięgu. Ja jestem pesymistą. No cóż, jeśli chodzi o zwiększanie zasięgu, może nie tak bardzo, ale jestem pesymistą, że to się tak łatwo, może nie łatwo, że to się da zrobić. Pan Czarkarski powiedział o tych miejscach, które w razie, gdyby trzeba było, władza użyje do nałożenia kontroli. Może jeszcze nie tak precyzyjnie, ale ja to tak rozumiem. Tak. Drodzy Państwo, to już jest tak, że ta władza opanowała te miejsca. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że domeny internetowe .pl przyznaje ABW. Przyznaje człowiek, który został wybrany większością głosów za kadencji minister Kudryckiej. W komisji pięcioosobowej było dwóch pracowników ABW, z tego jeden podległy i został wybrany dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, pan Michał Szanowski. Czy te miejsca, one są opanowane? Już strukturalnie jesteśmy ograniczeni. To, jak zostaniemy zniszczeni, zależy od stopnia zagrożenia, jakie będziemy stwarzać. Ty stwarzasz dosyć duże zagrożenie, ponieważ masz medium docierające do bardzo dużej ilości ludzi. To znaczy twój film, jeżeli zostanie pokazany w telewizji, to obejrzą rzeczywiście 2 miliony. Ale o trzeciej w nocy nawet jak puszczą, czasem puszczą, czasem zobaczymy Gęganowicza, czasem zobaczymy film Brauna, czasem zobaczymy twój film również. To są rodzynki i one rzeczywiście, i twój problem jest rzeczywiście, że ty musisz zrobić profesjonalny program, żeby on spełnił swoją rolę. Radio internetowe takim nie jest, więc ja się z tymi programami w ogóle nie spotykam, a uogólniają. Sytuacja jest taka, że są dwa rodzaje w związku z tym tego niezależnego nurtu. Jeden wymagający środków, który się środków spodziewa po wyprodukowaniu przyzwoitego produktu. Jeden zupełnie wolontariacki, polegający na tym, że ludziom się chce pisać, chce mówić, chce nagrywać, chce puszczać w internecie. Natomiast jeśli chodzi o bazę i podstawę, Mateusz powiedział o słowach Jana Pawła II i o tamtych latach. I rzeczywiście może atmosfera jest taka sama, ale co się okazało? Co się okazało podczas tej wielkiej naszej przemiany?
Okazało się po pierwsze, że byliśmy sterowani. Po drugie, że tak naprawdę żadnej władzy nie przejęliśmy w tym kraju jako obywatele, jako patrioci. Że Polska tak naprawdę jest dla władz drugą, trzecią liczebną czasami. I że tak naprawdę oni mają Polskę w głębokim poważaniu. Ja się nie zgadzam z taką opinią, że my możemy coś z tym zrobić. Z tym może zrobić coś jedynie masowa, społeczna, masowy społeczny opór. Jakiś ruch, który przełamie tą strukturalną moc naszych przeciwników. Podział na my i oni jest dzisiaj jak najbardziej aktualny. Dziękuję Marku, ale jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że właśnie budowanie tych instytucji obywatelskich jest metodą na stworzenie tego ruchu, bo tego ruchu się nie zadekretuje, albo jeżeli się go zadekretuje, to on będzie słaby. On musi być silny też wewnętrznie i tworzenie niezależnych mediów to jest niewątpliwie wzmacnianiem tego ruchu, choć nie możemy się mówić, że nasze audycje, artykuły, filmy, programy telewizyjne w internecie, że one przełamią postawę społeczną. One mogą być tą kroplą, która gdzieś tam pojawia, oddziała lepiej lub gorzej i będą tylko elementem, być może rzeczywiście zmiany postaw naszego społeczeństwa, ale to zobaczymy, ale próbować trzeba dać szansę Panu Bogu i sobie również. Pan Targarski, bardzo proszę. No, padałem się strasznie, to jest sprawa najważniejsza tylko. A mianowicie te 10%, jak powiedziałem, będzie miało znaczenie tylko w momencie destabilizacji systemu. Czyli na ten moment musimy się przygotowywać. To raz. Dwa, przeciwnik oczywiście też się przygotował na ten moment. I tutaj jest stosowana metoda tworzenia refugiów. Refugium to w historii było miejsce ufortyfikowane, gdzie chronili się mieszkańcy, jak jakaś horda barbarzyńska nadciągnęła, prawda, żeby uratować życie i linię. Tutaj refugium to są po prostu twory pseudo-opozycyjne, które krytykują rząd, oczywiście to bardzo radykalnie, ściągają dzięki temu ludzi, prowadzą tam odpowiednią selekcję, nie zniechęcają, nie promują, a oczywiście refugium z tyłu rządzi bezpieka. Po co to jest potrzebne? No to jest potrzebne po to, żeby w momencie destabilizacji wylansować takie media uchodzące za niezależne, które będzie można kontrolować i wtedy ten opór czy bunt skierować na manowce, żeby się rozproszyły, żeby nie powstało żadne zagrożenie dla systemu. I takie podstawowe refugium już w tej chwili widzę kilka i ponieważ jest stworzone, to znaczy, że strona przeciwna przygotowuje się na destabilizację systemu i usiłuje stworzyć możliwość przejścia przez ten niebezpieczny dla siebie okres. Na co dzień, a jeszcze drugi, są dwa typy refugium, też się takiego opisałem, a drugi to po prostu już taka zupełnie bezczelna bezpieka tworzy portale czy witryny internetowe, które podtrzymają się pod media niezależne. Na przykład w Anglii jest taki portal, który nazywa się Gazeta Polska. Różnica polega na tym, że adres tam ma mi silnik, a organizm tego silnika. No i tam oni produkują nasze materiały, które ściągają sobie, po prostu kopiują, a oprócz tego jako antysemicką propagandę. I to jest oczywiście po to, żeby w odpowiednim momencie wykorzystać, gdyby Gazeta Polska urosła zbytnio w siłę, czyli przekroczyła ten bezpieczny pułap. Na co dzień przecież mamy zjawisko kontrolowania. To chodzi o to, że teraz my tutaj w piątkę jesteśmy, tam napiszemy 5 komentarzy, nikt nie będzie miał więcej siły ani czasu. Natomiast siedzi 100 czy 200 osób opłacane regularnie i ich celem jest wyłącznie
pisanie komentarzy. Dostałem pewnie instrukcję, dał samych albo studenci, świetna fuga, można to robić, prawda? No są też, tak pan Lenski wprowadzają, są też oficerowie ABW, które prawdają tydzień, bo zaczynają prawda, odpowiednio wieczorem i to potem tam kończą i okazuje się, że po tym samym dniu, na przykład 24 godziny na dobę ktoś pisał komentarze, co jest rzeczą niemożliwą. Jak porównać godziny, to okazuje się, że przerwa była, kiedy zmiana schodziła. Bo mają tam te nocne zmiany i dzienne i tak dalej. Więc my tego nie jesteśmy w stanie pokonać, bo my się mamy na zasadzie dobrej woli i nie możemy zatrudnić 200-300 osób, które będą wpisywały komentarze według jednego schematu, a tworzące wrażenie jakiejś tam opinii publicznej. Oczywiście możemy modelować i po prostu ich wrzucać, ale to, co najważniejsze, to są te refugia, które nie dość, że ściągają, no bo też one mają taką właściwość, że ludzie, którzy tam są, jakoś dziwnie nie mają procesu z winnikiem, nie mają problemów z urzędem skarbowym, nie mają problemów z prokuratorami niezależnymi, prawda, z którymi nie mamy też problemy. I tam ludzie nie świadomi sytuacji. Nieświadomi są albo przerabiani, albo odrzucani, albo skłócani. Także jeżeli my nie przygotujemy się na moment destabilizacji systemu, to tę walkę przegramy. A jeszcze chyba to przygotowuje, dużo na zdanie. Otóż Piłsudski miał ochronę sztabu generała austriackiego, my nie mamy ochrony amerykańskiego, bo to nas sprzedali za Iran. Więc sytuacja jest niestety nieadekwatna. Ale dziękuję bardzo, ale mamy chociaż dzięki tego rodzaju analizom rozeznanie i wiemy, być może bronić i możemy się próbować bronić. Znaczy jeszcze jedno zdanie, prawda? A propos tego oddziaływania ogromnego mediów niezależnych internetu. Pamiętacie Państwo, cała Polska w internecie sobie obejrzała filmy, jak policjant po cywilnemu kopie bezbronnego człowieka. I co władza zrobiła? Skazała skopanego. A co społeczeństwo, które sobie obejrzało? Nic. No i to jest właśnie siła oddziaływania w praktyce. Nie. A gdyby była kwestia destabilizacji, to uważam, gdyby była kwestia destabilizacji buntu społecznego, to taki filmik miałby siłę wybuchu rewolucyjnego, miałby siłę masakry, kiedy Pop Gamos ani do Prady wyprowadził robotników w 1905 roku pod Pałac Zimowy. No i wreszcie doczekaliśmy się błędy pozytywnej. Jak już się bałem, że Jorek nas pędzi w pesymizm. Na tym niestety musimy już, kończyć nasz panel. Dziękuję Państwu. To był panel Kongresu Mediów Niezależnych. Ewa Stankiewicz, Mateusz Dziewczyński, Krzysztof Kaszkowski, Marek Zeczyński.